Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionara.pl. Witam Was serdecznie i w dzisiejszym odcinku troszeczkę na luzie pokażę Wam moje nowe auto firmowe i wiem, wiem, że od lat byłem fanem mojego Seata skromnego, ale tak się składa, że w sumie to też jest Seat, a właściwie Volkswagen ze znaczkiem Seata, na którego nałożono jeszcze nowy znaczek Cupra i oto jest moje nowe auto czyli Cupra ATK 1.5 TSI 150 Koni. I dzisiaj w tym filmie pokażę Wam dokładnie jakie to jest auto. No i będzie dla fanów motoryzacji i troszeczkę motywacyjnie oraz inspiracyjnie, ponieważ będzie o tym, jak spełniać swoje marzenia w biznesie. Ponieważ jak może ktoś oglądał mój kanał od dłuższego czasu, to wiecie dokładnie, że ja byłem fanem tanich samochodów i skromnego życia przez bardzo długi czas odkładałem, inwestowałem, są mieszkania, tak, jest, są kryptowaluty, jest głównie Bitcoin. No ale w końcu po tych wielu latach pracy nadszedł czas, żeby troszeczkę się wynagrodzić. Myślę, że jest to fajna nagroda. Nie za droga, nie za tania, która po prostu gdzieś tam spełniła moje marzenia motoryzacyjne. Dzisiaj dokładnie wam pokażę, jak to auto wygląda. I przejdźmy od razu do rzeczy. Jest to kupra ateka autonowe z salonu, które kupiłem całkiem niedawno, mam je od kilku miesięcy i od razu, jeżeli ktoś mnie pyta, to tak kupiłem je w leasingu, wpłaciłem połowę kwoty, właściwie 45%, reszta na 3 lata i jako ciekawostkę dodam, że było to o wiele bardziej opłacalne niż zakup za gotówkę. Tak? Także to też jako ciekawostka, że mając firmę zdecydowanie razem łatwiej i taniej jest kupić samochód, pomijając fakt, że kupując auto w leasingu też można sobie podatki odliczyć mając swoją działalność gospodarczą, także o wiele bardziej mi się to opłacało niż bym to kupował po prostu na osobę fizyczną. Cóż, no przejdźmy może do samego samochodu jest to auto nowe, rocznik 2023 kupiłem je sobie we wrześniu, zamówiłem nowe w salonie no i to auto do mnie dotarło już po miesiącu bo miało być około 6 miesięcy w produkcji, a po miesiącu zadzwonili, że auto jest gotowe także bardzo się zdziwiłem i auto odebrałem bardzo szybko, mojego starego Seata jak, jak go może widzieliście na poprzednich filmach sprzedałem no i to jest auto, które teraz mi służy zobaczmy sobie może jak ono wygląda jest to auto już naprawdę bardzo fajnie wyposażone zamówiłem sobie właściwie pełny pakiet, oszczędziłem tylko troszeczkę na silniku ponieważ nie jestem zwolennikiem szybkich samochodów specjalnie ma bardzo fajne, chyba 19 calowe biga, nie atakuj mnie, ma 19 calowe felgi uspokój się piesku Nagrywamy teraz film. Kolor samochodu to Machine Grey. Bardzo fajnie się prezentuje. Szary, nie widać na nim brudu, ponieważ auto jest teraz bardzo brudne. Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny kolor i który fajnie wygląda. I może zajrzymy sobie na początek do bagażnika. Tak, tak. Bagażnik jest bardzo pojemny, ma chyba około 500 litrów. Tutaj jest oczywiście wózek, który się bardzo fajnie mieści. Magażnik jest super i naprawdę jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o w ogóle praktyczność tego samochodu, ponieważ zależało mi na samochodzie, który będzie fajny, dobrze wyposażony i praktyczny. No i to mi się udało w tym samochodzie to właśnie osiągnąć. Przejdźmy sobie może teraz do silnika, może odpalę go w ogóle. miga, zostaw czekoladę, nie wolno i jakby wiele osób mogło się zdziwić jest to Cupra Ateca, czyli takie auto z zacięciem sportowym ale mamy tutaj silnik 1.5 150 koni który w sumie szczerze nie chciałem takiego kupować, gdyż uważałem, że Cupra, auto z znaczkiem Cupra musi mieć silnik no, przyzwoity, tak? o wiele szybszy mocniejszy ale stwierdziłem, że OK, przejadę się tym silnikiem 1.5, pojechałem sobie na jazdę próbną no i stwierdziłem, że ten silnik jest dla mnie całkowicie wystarczający, zwinny, żwawy i nie potrzebuję niczego więcej. I co ciekawe, auto z takim silnikiem kosztowało około 183 tysięcy złotych i jest to kwota, która wciąż jest fajna, jeżeli chodzi o odliczenie sobie kosztów, bo o wiele droższe auto czyli kupna z silnikiem właśnie 2.0 300 koni jest już o wiele droższe i poza samym faktem konieczności dopłacenia do tego samochodu, to jeszcze bym sobie już sporej części tej kwoty nie odliczył od podatku, także zakup auta z takim silnikiem był dla mnie też najbardziej opłacalny, jeżeli chodzi o cenę a sam silnik też okazał się bardzo dla mnie wystarczający, bo ja lubię mieć fajne auto komfortowe fajnie wyposażone ale nie potrzebuję auta sportowego, gdyż jestem już przed 40 Mam małe dziecko i w żadnym wypadku nie czuję potrzeby szybkiej, szybkiej jazdy. Także przejdźmy teraz już do środka samochodu. Ok, zobaczmy, jak wygląda nasz środek. Biga, ty nie wchodzisz zdecydowanie do środka? Nie, nie, nie. Ok, pozbyłem się psa, także możemy teraz w spokoju ponagrywać. I muszę wam przyznać, że jest to auto, które od zawsze mi się podobało jest ono zarazem bardzo nowoczesne jeżeli chodzi o multimedia, posiada tak naprawdę wszystko co auto potrzebuje, czyli ma LCD wyświetlacz, ma wszelkiego rodzaju Android Auto i tak dalej, które zresztą się wczoraj zepsuło nie mogą go uruchomić i posiada wszelkiego rodzaju udogodnienia, czyli właśnie na przykład klimatyzację automatyczną oczywiście, podgrzewane siedzenia wszystko, a przy okazji ma to jeszcze wszystko w takich przyciskach fizycznych, które są po prostu wygodne, fajne w obsłudze i to auto właśnie jest takim fajnym połączeniem nowoczesności, a zarazem pełnej wygody. Nie ma żadnych guzików dotykowych, różnych dziwnych rzeczy. Po prostu jest tutaj pełna wygoda i nic nie przeszkadza w normalnym użytkowaniu. Co mi się podoba w tym samochodzie, to to, że ma czarną podsufitkę. Oczywiście mamy panoramiczny, fajny szyberdach. Jest dużo miejsca, Mam tutaj właśnie fotelik dla dziecka, i wszystko tu się fajnie mieści. I mam w tym aucie takie poczucie, że mam auto, które jest bardzo fajne, bardzo fajnie wygląda, które mi się po prostu podoba, które jest super wyposażone, ponieważ ma ono w sobie wszystko, co tak naprawdę potrzeba. Ma tempomat aktywny, który sam jeździ przy każdej prędkości w korku. To samo auto rusza, przyspiesza, hamuje. To w połączeniu ze skrzynią automatyczną. Naprawdę sprawia, że to auto dosłownie samo jeździ i można się w trasie odprężyć. Jest przy okazji właśnie bardzo praktycznie. Mamy schowki, mamy tutaj naprawdę dużo miejsca. Jest indukcyjna ładowarka do telefonu, jest oczywiście skrzynia automatyczna, możemy sobie zmieniać tryby jazdy. Mamy bardzo duży pojemny schowek, w którym nawet mieści się broń której używam na kierowców, którzy zajeżdżają mi drogę. Naprawdę muszę przyznać, że jest tutaj bardzo dużo miejsca. Są schowki, tak, tutaj się wszystko fajnie mieści. Kawa z McDonalda, jest wszystko, co naprawdę potrzeba. Bardzo podoba mi się też, że możemy sobie zmieniać na wyświetlaczu różnego rodzaju tryby jazdy. Tak? Możemy sobie ustawić taki bardzo klasyczny tryb jazdy, możemy sobie ustawić taki bardziej nowoczesny, bez żadnych wskaźników mamy też coś takiego, co wygląda troszeczkę tak właśnie nowocześnie również, mamy też oczywiście taki tryb dedykowany dla kupry, który jest dla mnie najfajniejszy i to się bardzo fajnie spisuje jeżeli chodzi o multimedia, mamy tutaj tak naprawdę wszystko gdy połączymy sobie telefon, który co teraz nie mam zrobione, bo nim nagrywam mamy pełne właśnie fajne opcje mamy tak naprawdę wszystko, co potrzeba co ważne, ja jestem też dużym miłośnikiem muzyki mamy tutaj bardzo fajny system grający, nawet nie wiem jaki to jest chyba Beats czy Bose, nie jestem pewien. Przepraszam w ogóle za syf w samochodzie, ale jest to prawdziwa recenzja samochodu, który jest używany przeze mnie. Jest to taki normalny, fajny, dopracowany Volkswagen z pełnym wyposażeniem i przy okazji nie jest to auto, które jest nudne, które jest fajne. Jeżeli chodzi o samą jazdę tym samochodem, muszę przyznać, że to auto jeździ bardzo fajnie. Jest bardzo dynamiczne, jako że jest fajnie wyposażone, to naprawdę systemy wspomagające jazdy sprawiają, że jest bardzo wygodnie, a przy okazji jest naprawdę takie fajne, jeżeli chodzi o samo prowadzenie, ponieważ bardzo jest takie zarazem komfortowe, ale też dokładnie czuć, jeżeli chodzi o jazdę samą, o odczuwanie drogi i daje dużą przyjemność. Co ciekawe, ma bardzo, ale to bardzo fajne fotele. One są, powiem, raczej komfortowe, ale mają taki fajny styl kubełkowy, czyli mają takie tutaj fajne takie boczki, które nas fajnie trzymają na tak a zarazem nie są twarde, są mięciutkie, są podgrzewane i można długą trasę jechać. Mamy też tutaj tego chyba nie będzie widać, fajne podświetlenie foteli, taki ambient czerwony. Naprawdę wszystko tutaj fajnie współgra. Muszę przyznać, że nowoczesne samochody, już nie mówię o elektrycznych nawet, ale często mi się nie podobają. Wystające ekrany tutaj na środku, nadmiar różnego rodzaju opcji, dotykowe guziki tego bardzo nie lubię. I tutaj to auto właśnie dało mi to coś takiego fajnego, że jest bardzo praktycznie nowocześnie. Zarazem jest to oczywiście SUV, ma duży bagażnik, wysok, wysoki dach tutaj i jest mnóstwo miejsca jeżeli chodzi właśnie o użytkowanie tego sam samochodu, kosztował mnie on 183 tysiące plus oczywiście jak przyszło kupić opony zimowe to musiałem 5 tysięcy dołożyć, podobnie jak za ubezpieczenie czyli to wychodzi już grubo ponad 190 tysięcy prawie 200 tysięcy i jeżeli chodzi o tematykę zakupu samochodu i tego czy warto w ogóle drogie samochody kupować, oczywiście jeżeli na stać to warto, ja tylko dodam tutaj tak już bardzo inspirujące i motywacyjnie, bo wiele osób Zarzuca mi, że chwalę się zarobkami i że jeździłem takim zwykłym samochodem. I tak naprawdę już od wielu lat było mi stać na samochód rzędu Porsche czy jakiekolwiek super, super auto, ale długo tego nie robiłem. Przez 5 lat jeździłem moim zwykłym seatem, który był fajnym, nowoczesnym, przyjemnym autem, ale już po ostatniej wycieczce na Chorwację we wrześniu okazało się, że po prostu się z rodziną do samochodu nie mieszczę. I stwierdziłem, że chcę sobie kupić w końcu jakieś fajne, wymarzone auto. I to było takie moje auto marzeń, które jest fajne, ale wciąż jeszcze nie za drogie, nie wyróżnia się jakoś bardzo na drodze i nie jest mi go wcale żale. Wczoraj uderzyłem y, klapą bagażnika o garaż, obrysowałem całą klapę i w sumie się tym nie przejmuję specjalnie, bo wiem, że nie jest to auto, które wykorzystuje mój cały budżet. Które jest dla mnie za drogie, czy gdzieś tam na granicy. Nie wydałem na to auto wszystkich pieniędzy. I co ciekawe, zakup auta w leasingu okazał się tańszy niż za gotówkę. Już pomijam fakt odliczenia sobie podatków. Naprawdę warto mieć auto, które nie stresuje nas tym, że jest drogie. Miałem kolegę, który, nie powiem nawet jakie auto, ale. Auto podobnej wartości jak to, ale który tak się przemawiał samochodem, każdą rysą. Wszystkim, nie pozwalał nikomu go dotykać, ponieważ na to auto go nie było stać. I to jest fajne uczucie, ja to zawsze powtarzałem przy moim SEACIE, że ja się tym autem nie przejmowałem, że ono mnie kosztowało mało i teraz też tak się w miarę czuję. Oczywiście jest to troszkę droższe auto, ale wciąż nie czuję, że to auto kosztuje mi jakieś duże pieniądze. Nie muszę się martwić, nie czyszczę, nie pucuję i niczym się nie przejmuję. I do tego Was zachęcam. Nieważne ile zarabiacie, to pamiętajcie, że. Warto auto traktować jako zwykłą rzecz, ale przyznam fakt, że fajne auto cieszy, tak? I gdzieś tam po latach ciężkiej pracy warto sobie taki prezent zrobić, jeżeli to jest wasze marzenie. Ale pierwsze inwestycje, ja pierwsze zainwestowałem w dwa mieszkania. W bitcoinie mam też sporo oszczędności, oczywiście w gotówce. I dopiero z czasem auto, które nie nadwyręża mojego budżetu i którym się w ogóle nie przejmuję, wtedy najbardziej możemy się cieszyć własnym samochodem. Także dzięki za oglądanie. No i co? Przez następne kilka lat moja kupiateka będzie służyć, może będzie czasem występować na filmach. A potem zobaczymy. Do zobaczenia, jeżeli chodzi o recenzję samochodów za kilka dobrych lat.